Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do Niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli. Bo by mógł wysyłać ich na ogłoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges. To znaczy, synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty z darem mądrości, darem męstwa, rady, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Przyjdź Duchu Święty przez niepokalane serce Maryi. Przyjdź, abyśmy stawali się apostołami Jezusa, Baranka. Abyśmy byli wierni i nigdy nie było w nas żadnej zdrady. Przyjdź Duchu Święty. Błogosław to Słowo, błogosław nasze serca, kiedy słuchamy. Maria, 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 salam el la, Alala, la, Maria, Maria, Maria. Wiemy. O tym dobrze, że Pan Jezus lubił chodzić na górę wysoko, aby modlić się w samotności, aby mu nikt nie przeszkadzał, aby mógł być na modlitwie z Bogiem, z Ojcem. Więc wtedy taka góra stawała się miejscem modlitwy. Bóg stworzył naturę, żebyśmy również poprzez to, że widzimy piękną potęgę tego, co Bóg stworzył, mogli zwrócić się ku Niemu. Widząc, że Bóg wszystko podtrzymuje w istnieniu i także i nas samych. A góry między innymi zostały stworzone, żeby pokazać to, że człowiek ma zmierzać ku górze, czyli tam, gdzie jest Bóg, e, abyśmy zmierzali ku temu, który jest Panem wszystkiego, ku Ojcu, który jest w niebie. Więc Pan Jezus e, noce e, spędzał na modlitwie, miał taki zwyczaj, takie upodobanie. W ciągu dnia był z ludźmi, ze względu na Ojca Niebieskiego, ale w nocy był tylko z Ojcem. Możemy się też domyśleć, że Pan Jezus rozważał, pytał ojca, kogo ma wybrać spośród wielu uczniów, aby tworzyli trzon całej tej grupy uczniów, żeby stawali się podobni do niego, byli jemu najbliżsi, poznali sekrety, tajemnice jego serca przez to serca Boga Ojca. I na pewno Bóg ojciec skazał panu Jezusowi: wybierz tych dwunastu, bo Izrael składał się, stary Izrael, z dwunastu pokoleń, synów Jakuba, czyli inaczej był nazywany Jakub Izraelem. Dlatego pan Jezus miał ustanowić dwunastu, czyli dwunastu Apostołów, ale także takich dwunastu duchowych patriarchów nowych, na których miał Pan Jezus budować nowy Izrael, czyli Kościół. E, więc e, jest tutaj e, napisane, że Pan Jezus przywołał tych, których sam chciał. Więc e, apostołami stali się nie ci, którzy chcieli, ale których chciał Chrystus razem z Ojcem. Oni więc przyszli do Niego. I ustanowił ich również właśnie po to, żeby byli Jego towarzyszami, towarzyszyli Mu wszędzie, gdziekolwiek pójdzie Chrystus, zawsze byli Jego e, apostołowie. Chyba, że właśnie, jak wspomniałem, chciał być na modlitwie sam, to wtedy szedł sam, bez nikogo, bez żadnych świadków. Bo wyznaczył ich po to, żeby również wysyłał ich, żeby głosili Jego naukę, by mieli władzę wypędzać złe duchy. Także tutaj święty Marek wymienia dwie główne władze, które dał Chrystus tym dwunastym apostołom: głoszenie, Królestwa Bożego, Ewangelii Jezusa, dobrej nauki, o zbawieniu, i władzę wypędzać. Złe duchy, uwalniać ludzi, także miejsca od działalności szatana i demonów, czyli egzorcyzmowanie, aby w to miejsce przychodził Duch Święty, Duch Boży, aby te miejsca, a przede wszystkim tych ludzi zdobywać dla Jezusa. Jeżeli jest zły Duch, no to nie może przyjść Duch Święty, bo Duch Święty. Duch Święty przychodzi tylko tam, gdzie już jest miejsce opuszczone przez złe duchy. Więc Duch Święty przychodzi, z drugiej strony też, Duch Święty przychodzi poprzez posługę dwunastu apostołów i pomaga im wypędzać złe duchy. Więc złe duchy to duchy buntu, sprzeciwiania się wobec Jezusa, wobec nauki Jezusa i wobec tych, których. On posłał. Ale również ludzie, którzy są właśnie pod wpływem złych duchów, też się sprzeciwiają, też się buntują. E, dlatego właśnie jest ta władza tak bardzo ważna, potrzebna, również i w dzisiejszych czasach. Czyli możemy też inaczej na to spojrzeć, na te słowa, skomentować je. Czyli kiedy głosi się Jezusa, jednocześnie egzorcyzmuje się. Ludzkie serca, umysły wypędzane są złe duchy. Słowo Boże ma moc wypędzać złe duchy. Więc dlatego módlmy się, żeby właśnie kapłani głosili z taką mocą Słowo Pana, żeby jednocześnie były uwolnienia w czasie słuchania. E, słowa e, Bożego, słów Jezusa. E, więc również ja wierzę w moc tych słów, które... Usłyszeliśmy i które również teraz komentuję e, dla dobra tych, którzy będą słuchali również tej nauki: będą doświadczali uwalniania, napełnienia Duchem Świętym, będą doświadczali mocy miłości, która płynie z serca Jezusa, ze słów Bożych, słów Jezusa. E, jest tu również e, mowa właśnie o tym, że. E, Pan Jezus powołał oczywiście tych ludzi, tych uczniów, aby byli dwunastu apostołami po imieniu. I tutaj są wymienione, wymienione ich imiona. Szymon, któremu Pan nadał imię Piotr, czyli zmienił jego imię, nowe imię mu nadał. Jakub, Jan, czyli to byli bracia, synowie Zebedeusza, czyli Piotr jako... Jako pierwszy spośród dwunastu apostołów, a z kolei z Jakubem i z Janem stanowili też taką, taki trzon tych dwunastu. E, taką małą wspólnotę w tej wspólnocie apostolskiej, którzy brali udział w największych cudach i znakach Jezusa. E, w Jego przemienieniu na górze tabor, kiedy był też w Ogrójcu, oni byli najbliżej e, i pozostali... A właśnie tu jeszcze odnośnie Jana, Jakuba, no to Pan Jezus też dał im przydomy Boanerges, czyli synowie gromu. E, więc pozostali też Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, syn Alfeusza, czyli też podkreślić, że to był ktoś inny od Jakuba, syna Zebedeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy, czyli Zelota i na końcu Judasz Iskariota, który właśnie go wydał, więc tutaj Marek celowo umieścił Judasza na końcu i tak widać, że z taką niechęcią, że to jest ten człowiek, który wydał Chrystusa. Więc pan Jezus wybrał ludzi słabych, grzesznych, zranionych, razem z Bogiem, Ojcem swoim umiłowanym. Więc pan Jezus wiedział, kim oni są i kim oni się staną. Wiedział też, co zrobi Judasz. A więc ktoś może powiedzieć: No, to po co wybrał Judasza? Mógł wybrać kogoś innego, kto by go nie zdradził. To są tajemnice Bożego Miłosierdzia, że Bóg wybiera ludzi, ale ci, którzy są wybrani, mogą zmarnować ten wybór, to powołanie, te dary. Mogą źle wykorzystać, mogą nawet właśnie zaprzeć się, zdradzić, bo to, że jest człowiek wybrany, to zawsze jest wolny. Może każdego dnia wybrać Chrystusa, ale może nawet o zgrozo wybrać apostazję, zdradę, wyrzeknięcie się Chrystusa i wybór diabła. Nawet może dokonać taki wybór. Więc Boże miłosierdzie jest niezbadane i dlatego Bóg zaufał tym ludziom, wiedząc, że niektórzy właśnie się załamią, uciekną, a właśnie Ajuda szczególnie e, pokaże, jak, jakie serce jego było zdradliwe, Zepsute i niewierne. Dlatego Bóg powołuje właśnie również i w naszych czasach podobnie według klucza słabości, grzeszności, aby uczynić z nas ludzi błogosławionych, świętych. Powołuje, wybiera, i to jest nieodwołalne, jak o tym w jednym ze swoich listów pisze też święty Piotr. Że powołanie i wybór Boży jest nieodwołalne. Czyli Pan Jezus nie zmienia, nie mówi: dzisiaj Cię powołuję, ale jutro, przepraszam, pomyłka, nie, to miał być ktoś inny, wybieram kogoś innego, bo Ty się nie nadajesz, bo Ty, bo ty mnie zdradzisz. Nie, nie, to, to będzie teraz miejsce Twoje i wybrany ktoś inny. Nie, więc Pan Jezus tak bardzo ufa Tobie, tak bardzo Cię miłuje, że Cię wybrał. Więc. Prośmy Go też, żebyśmy byli wierni Mu, żebyśmy nigdy go nie zdradzali, nigdy go się nie zapierali. Bo e, niestety Pan Jezus widząc Judasza, na pewno, kiedy go wybrał, e, przecież jako, jako właśnie Bóg człowiek, to na pewno widział Jego przyszłość, i na pewno w związku z Judaszem widział wielu Judaszy w Kościele. E, a wiemy, że Judasz. To był kapłan, to był nawet biskup, to można powiedzieć inaczej, nawet kardynał. Więc ktoś, kto w hierarchii tej Bożej, Jezusowej był bardzo wysoko. Niestety, nawet w naszych czasach się zdarzają ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach kościelnych i robią coś podobnego. Więc my również, naśladujmy więc Jana szczególnie. Bo ten zawsze był wierny, zawsze był przy Chrystusie. Dlatego niech Jan będzie dla nas takim wzorem ucznia umiłowanego, najwierniejszego, najposłuszniejszego, pokornego, czystego, który był z Chrystusem i jest Chrystusem. Dlatego. Miejmy pragnienie, żeby dzisiaj, jutro i zawsze być z Chrystusem. Właśnie tak bardzo, tak wyjątkowo jak święty Jan.